Witam wszystkich na kanale Poznaj Kraj TV ponownie dzisiaj. Słuchajcie, właśnie się zorientowałem, że na kanale znajduje się już ponad 100 filmów do obejrzenia. Także klikajcie na link, który pojawia się tutaj w górnej części ekranu albo pod filmem w opisie na tytuł kanału Poznaj Kraj TV. No i koniecznie musicie odrobić pracę domową w obejrzeniu wszystkich filmów. Jest tam mnóstwo filmów o ciekawostkach naszego kraju, a także o zakątkach Europy, także serdecznie polecam. Powoli kończy mi się woda. Przydałoby się uzupełnić jej zapas na dzień dzisiejszy. Widziałem na mapie, że w okolicy jakieś 1,5 km ode mnie znajduje się źródło. Mam nadzieję, że nie zamarzło, ponieważ jest 5 stopni na minusie. To drzewo musiało być niedawno ścięte, bo jeszcze czuć zapach żywicy. Co chwila mijam znaki, zakaz wstępu wycinka drzew. No ale droga główna, trakt główny nie jest zamknięty. Wkroczyłem w sosnowy las, czyli musi tutaj być podłoże piaszczyste. Z takich ciekawostek, jedna sosna rosnąca za mną w ciągu doby wytwarza tyle tlenu, ile potrzebuje troje dorosłych ludzi. Ominąłem już teren zakazany wstępem. Tutaj już można się poruszać bezpośrednio po niewytyczonych trasach. Zobaczcie, co znalazłem. Wydaje mi się, że jest to początek ambony dla myśliwych. Część zasadnicza jeszcze nie powstała, na razie podstawowe wzmocnienie. A ja kieruję się teraz na podstawie GPS-a do źródła borowca. Udało mi się zlokalizować rzeczkę o nazwie Borowiec. Znajduje się tutaj w tym wąwozie. Będę teraz podążał w górę tego strumienia, lokalizował źródło. Pamiętacie, jak mówiłem wcześniej, że rośnie tutaj bardzo dużo sosny i sosna lubi piaszczyste podłoże? Widać wyraźnie, że przeważa tutaj piach. Tu, gdzie rzeka Borowiec wypłukała ziemię, wyraźnie widać, że płynie po piachu. Warunki zaczynają się pogarszać. Zaczął padać śnieg. Pojawiły się kurzawy i zawieje. Oczywiście mógłbym wykorzystać śnieg do pozyskania wody, ale w dalszym ciągu znajduję się bardzo blisko Krakowa, gdzie panuje ogromny smog. No i śnieg na pewno jest zanieczyszczony metalami ciężkimi i innymi produktami, które uległy spaleniu w piecach. Okej, zmiatam stąd. Zejdę trochę niżej. Unikanie otwartych terenów, szczególnie zimą, podczas występowania wiatru, jest bardzo dobrym sposobem na uniknięcie wychłodzenia, ponieważ wiatr szybuje po koronie drzew, natomiast ciężko mu jest się przebić przez ścianę lasu, żeby dotrzeć do podłoża. Chyba jestem już koło źródła borowca.
nadzieję, że nie zamarzło ani nie wyschło. Niestety, źródło jest wyschnięte, no ale widziałem w dolnym biegu tego strumienia, że woda jednak płynie, więc będę musiał się wrócić, żeby pozyskać trochę wody. Picie takiej wody już nie bezpośrednio ze źródła niesie ze sobą sporo zagrożeń bakteryjnych, wirusowych. Będę chyba musiał użyć tabletki do uzdatniania wody. Jedna tabletka na litr wody. Widzę, że to źródło ma kilka punktów rozpoczęcia swojego biegu, kilka wybić z ziemi. Tam przed chwilą widzieliście jedno, tutaj jest drugie. Ogólnie cały ten teren, na którym teraz stoję, jest jednym wielkim źródłem o dość niskiej intensywności wybicia wody. Dobra, muszę się cofnąć, podejść, wyjść z wąwozu. Strumień o nazwie Borowiec jest bardzo krótką rzeczką, zaledwie 3 km ma długości i pokonuje bardzo niewielki spadek, bardzo niewielką różnicę wysokości pokonuje. No wpada do większej rzeczki o nazwie Krzeszówka w miejscowości Młynka, ale źródła są bardzo czyste i bardzo zdrowe dla organizmu tego strumienia. Dlatego między innymi tu przyszedłem. Niemniej jednak muszę się zabezpieczyć przed zdobyciem jakiegoś niepowołanego przyjaciela. No i uzdatnię sobie tą wodę tabletką. Ale to dopiero początek mojej dzisiejszej wędrówki. W tej chwili będę kierował się na najwyższe wzniesienie, najwyższą górę w okolicy. Zajmie mi to na pewno co najmniej pół godziny, jak nie godzinę. Pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie. Przed chwilą kurzawy śnieżne, teraz słońce, niebo praktycznie czyste. No i dobrze, przede mną podejście, w kamerze tego nie widać, ale jest dosyć spore. Aby uniknąć spocenia się w warunkach zimowych, które jest bardzo niebezpieczne, ponieważ może doprowadzić do wychłodzenia organizmu w późniejszym stadium, muszę się pozbyć jednego polara. Przemoczenie koszulki przy temperaturze minus 5 spowoduje, że
moje ciało będzie 30 razy szybciej się wychładzało poprzez stykanie się z potem, czyli z wodą. Znajduję się w okolicy Nielepic, a Nielepice zachowały linię oporu wybudowaną podczas II wojny światowej przez Niemców i właśnie przechodzę przez rów przeciwpancerny zabezpieczający przed przejazdem czołgów i innego ciężkiego sprzętu. Także tędy armia nie mogła się przedostać, jedynie piechota. Musieli obchodzić teren, żeby przedostać się przez grzbiet. Watacha dzików tutaj się znajduje przede mną. Nie wiem, czy to uchwyciła kamera, ale przed chwilą spłoszyłem 6 dorosłych dzików. No i sytuacja pogodowa nie wygląda najlepiej. Prognozy przewidują bardzo duży mróz w nocy, poniżej 15 stopni. Do tego sypie śniegiem z powrotem. Widoczność spadła do 100 metrów. Z powrotem kurzawa. Zobaczcie, ten rów się ciągnie dobrych kilka kilometrów z kierunku północ-południe. W 1944 roku, w momencie gdy wojska niemieckie wycofywały się na zachód, goniły ich wojska rosyjskie. No i Niemcy budowali takie linie oporu na terenie Polski, które zachowały się do dzisiaj. Czyli rów przeciwpancerny o nachyleniu 45 stopni, nie do pokonania przez czołg. Podczas samotnego marszu przez tereny, gdzie można spotkać dziki, a szczególnie młode zagajniki, dość często głośno się odzywam, tak aby w porę dziki mogły zlokalizować zagrożenie, żeby ich nie zaskoczyć. Przyjrzyjmy się teraz uważnie. Takie właśnie zagajniki są bardzo dobrym terenem dla dzików, jeśli chodzi o wypoczynek i przetrwanie. W takich zagajnikach jest bardzo duże prawdopodobieństwo spotkania dzików. I zbliżając się do tych miejsc, trzeba dużo wcześniej dać o sobie znać, że chce się przejść ten teren, żeby dzika zwierzyna mogła zawczasu oddalić się.